Proszę Państwa, świetnie się składa, że dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności możemy poznać zarówno mechanizm tresury, świetną koordynację, jak i głupotę tresowanych. Ale od początku, 11 kwietnia, podczas spotkania Grzegorza Brauna, zorganizowanego przez koło historyków studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, został on zapytany o osobę nieboszczyka już arcybiskupa Życińskiego, no i dosyć bezceremonialnie scharakteryzował go jako kłamcę i łajdaka, zresztą uzasadniając użycie tych epitetów. No i tyle. Podobno rozległy się tam oklaski, nie wiadomo czy aprobaty, czy też zniecierpliwienia, bo i takie interpretacje były, no ale na tym się cały incydent wyczerpał. Gdyby nie to, że Grzegorz Braun nakręcił wcześniej film poświęcony eugenice, w którym to filmie dokonał porównania zapładnienia w szklance. Obecnie zapładnienie w szklance, jak Państwo wiecie, jest bardzo modne, zwłaszcza w kołach postępowych, dlatego że feministki mają nadzieję na full self-service w ten sposób, no a inni, jeszcze inne mają nadzieję osiągnąć cele przy tej okazji. Mianowicie chcą tylnymi drzwiami wymusić na Kościele katolickim aprobatę aborcji. Dlatego, że zapładnienie w szklance wiąże się z koniecznością likwidowania tych zbędnych embrionów. W związku z tym no, zgoda na Kościoła katolickiego na zapładnianie w szklance musiałaby pociągać za sobą siłą rzeczy zgodę na likwidowanie tych embrionów, a skoro można likwidować embriony, że tak powiem, zapłodnione w szklance, no to dlaczego nie inne? I w ten sposób postępactwo ma nadzieję na zmuszenie Kościoła katolickiego do przyjęcia do wiadomości aprobującej skutków aborcji. No i stąd taki nacisk w tej sprawie. Więc Grzegorz Braun nakręcił o tym film, porównując między innymi w tym filmie zapłodnianie w szklance do różnych eksperymentów eugenicznych, których dokonywali źli naziści. To szalenie, no, to już samo w sobie było zbrodnią niesłychaną, bo jakżeż można porównywać do złych nazistów, prawda, takie rzeczy, którymi się zachwyca postępactwo, ale jeszcze to by może się nic nie stało, gdyby nie to, że 14 maja telewizja państwowa ten film wyemitowała, dopuszczając się świętokradztwa niesłychanego. No i tego samego dnia, kiedy telewizja państwowa ten film Grzegorza Brauna wyemitowała, w Gazecie Wyborczej ukazała się obszerna informacja o skandalu, jakiego dopuścił się Grzegorz Braun, no i co to na to władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i tak dalej. Dlaczego Gazeta Wyborcza czekała z tym aż do dnia, w którym ten film Grzegorza Brauna na antenie zostanie wyemitowany? Nie trudno się domyślić. Wprawdzie słaba to pociecha, no ale pocieszajmy się czym możemy w tych ciężkich czasach. Pan prezydent robi postępy, co prawda w gafach, no ale zawsze jakiś postęp jest, to wypada odnotować. Jeśli nawet nie wypada się cieszyć, to przynajmniej wypada odnotować. Otóż wszelkie poprzednie gafy pana prezydenta muszą odejść w cień w porównaniu z tym, czego się dopuścił 10 lipca, kiedy urządzono konkurencyjne obchody, bo jedne obchody kultu smoleńskiego odbywały się na Jasnej Górze w Częstochowie, a konkurencyjne obchody kultu jedwabnieńskiego, taka nowa świecka tradycja, odbywała się 10 lipca w Jedwabnem, gdzie przybyli wszyscy faryzeusze wszystkich krajów, łączcie się. No, pan prezydent Komorowski nie przybył, bo akurat podejmował naszą złotą panią Anielę jakimiś tam fidrygałkami, po czym pani Aniela po fidrygałkach z prezydentem Komorowskim poszła na obiad do państwa Tusków. Nawet jakoś przeżyła ten eksperyment, więc nie jest tak źle. Natomiast pan prezydent Komorowski przesłał list odręczny, który odczytał znany jeszcze z czasów pierwszej komuny, z postawy służebnej pan
właściwie obywatel Tadeusz Mazowiecki. To, że odczytał właśnie obywatel Tadeusz Mazowiecki ten list odręczny pana prezydenta, to jest dowód, że postawa służebna jest aktualna nie tylko za komuny, ale i teraz. Cóż bowiem tam napisał w tym liście swoim odręcznym pan prezydent Komorowski? Ano napisał w ramach pedagogizacji naszego mniej wartościowego narodu tubylczego, że naród tubylczy powinien zrozumieć, że on też bywał sprawcą. W kontekście jedwabieńskim oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko taką generalizację, że cały naród polski bywał sprawcą masakry Żydów w czasie II wojny światowej. Krótko mówiąc, jest odpowiedzialny za zbrodnie II wojny światowej. I tu widzimy jak na dłoni, jak deklaracja pana prezydenta Komorowskiego wychodzi naprzeciw zarówno niemieckiej, jak i żydowskiej polityce historycznej. Niemiecka polityka historyczna, jak wiadomo, polega na tym, że by stopniowo zdejmować odpowiedzialność za zbrodnie II wojny z Niemiec, z państwa niemieckiego, z narodu niemieckiego, no ale żeby nie powstało wrażenie na świecie, że te wszystkie ofiary zmarły śmiercią naturalną, to trzeba poszukać winowajcy zastępczego. No i właśnie nasi umiłowani przywódcy z prezydentem Kwaśniewskim, z prezydentem Komorowskim tę odpowiedzialność w podskokach w imieniu naszego narodu oczywiście przyjmują. No i to jest wyjście naprzeciw niemieckiej polityce historycznej. No a jeśli chodzi o żydowską politykę historyczną, to ona jest oczywista. Chodzi o obarczenie Polaków odpowiedzialnością za zbrodnie II wojny światowej, zwłaszcza za Holokaust, żeby stworzyć atmosferę moralną, która sprzyja naciskom na wyszlamowanie obywateli polskich na 65 miliardów dolarów. Przypominam, że właśnie w tym roku taka operacja została podjęta decyzją rządu izraelskiego do spółki z agencją żydowską i od 1 maja działa specjalny zespół zadaniowy, którego kierowniczką jest pani Ania Wierchowska, znana z tego, że przed laty wyszlamowała banki szwajcarskie na taką sumę. No więc widać, że to jest pierwszorzędny fachowiec, który pieniądze potrafi wydobyć zawsze. A kiedy umarł Talleyrand, znajomy widząc go na marach, zastanawiali się, co on teraz znowu kombinuje. Pan Andrzej Leper może aż takiego wrażenia nie wywiera, ale też, ponieważ jeszcze w dodatku nie zostawił listu pożegnalnego, no to wszyscy zachodzą w głowę, co też mogło się stać, że został znaleziony. Niby to powieszony własnoręcznie, ale coraz większe wątpliwości się nawarstwiają wokół tej hipotezy, bo jak wiadomo, nic nie wiemy, tylko różne hipotezy. Ja lansuję hipotezę, że przyczyną śmierci pana Andrzeja Lepera, jak zresztą wszystkiego, co się dzieje ostatnio w naszym nieszczęśliwym kraju, był błąd pilota. No ale ta hipoteza też pewnie zostanie wzięta pod uwagę podczas energicznego śledztwa, które prowadzi prokuratura. Tak prima vista nasuwają się następujące możliwości. Pan Andrzej prowadził rozliczne interesy na Białorusi i w Rosji, a wiadomo, że tam różni kontrahenci bywają często bezwzględni i jak ktoś się nie rozliczy, no to wtedy go kasują. Na trop takiej możliwości naprowadza nas fakt, że 6 tygodni wcześniej podobną śmiercią zginął współpracownik pana Andrzeja Lepera, który na pewno też jakieś interesy z nim tam robił, więc to jest ta pierwsza możliwość. Inna rzecz, że niezależnie od tego, czy to ta możliwość jest prawdziwa, czy nie, to śmierć pana Lepera już wywołała rezonans międzynarodowy, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze spróbujmy następne możliwości przedstawić. Otóż druga możliwość jest taka, że pan Andrzej Leper planował powrót do polityki, ale musiał mieć ten powrót, był możliwy pod warunkiem jakiegoś wejścia smoka. Takim wejściem smoka mogła być jedna rzecz, której media tutejsze głównego nurtu nie potrafiłyby wyciszyć. Mianowicie ogłoszenie, ujawnienie jakichś rewelacji na temat tajnych więzień CIA w Polsce. Jak wiadomo, niedawno prokuratura apelacyjna w Warszawie przedłużyła
po raz kolejny chyba śledztwo w sprawie tych więzień. Tam podejrzani są, zamieszani w każdym razie w tę sprawę są były prezydent Aleksander Kwaśniewski, były premier Leszek Miller. Wszystko wskazuje na to, że prokuratura będzie przedłużać te śledztwa i przedłużać aż do momentu przedawnienia ścigania, a tymczasem ogłoszenie jakichś rewelacji przez pana Andrzeja wywołałoby z pewnością reperkusje międzynarodowe i media głównego nurtu w Polsce, nawet gdyby bardzo chciały, to nie mogłyby tego ukryć. I właśnie z tego powodu, gdyby pan Leper nieostrożnie dał komuś do zrozumienia, że jest w przededniu ujawnienia takiej rewelacji, no to mogłoby stać się to przyczyną jego zguby. W jaki sposób zatarto ślady ingerencji osób trzecich, bo pan Dariusz Ślepokóra, rzecznik prokuratury, wykluczył ingerencję osób trzecich, no ale oprócz osób trzecich są jeszcze osoby drugie, które mogły, zwłaszcza z drugiego oddziału, które mogły takie rzeczy robić, umieją takie rzeczy robić, są w tym kierunku szkoleni. W związku z tym wszystko, jak powiadam, jest możliwe.